Na strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w Stoszowicach zorganizowane zostały w minioną sobotę otwarte zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Stoszowice z podziałem na 3 kategorie startowe według wieku oraz konkurencja drużynowa. Ja tutaj przy otwarciu mówiłam, że to jest dla mnie taka troszkę joga strzelecka. Tutaj każdy się musi skoncentrować, to jest tak naprawdę walka ze swoimi emocjami, ze stresem. Trzeba się od wszystkich tych zewnętrznych bodźców wyłączyć, więc to jest bardzo ważny taki sport i myślę, że wiele ludzi powinno skorzystać z tego właśnie, z takich możliwości, jakie daje ta strzelnica. I tutaj muszę zaznaczyć, że popularyzatorem tego i takim pomysłodawcą jest mój poprzednik, a dzisiaj marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz. Już 10 lat temu, kiedy przyszedł tutaj do gminy Stoszowice jako wójt, mówił o tym, że chciałby, żeby w każdej gminie powstała taka strzelnica, że to jest ważne. Lepiej mi się strzela pistoletem. Jestem dość drobna i karabin jest dość duży i po prostu nie sięgam. To jest taka, to jest coś dodatkowego, bo ogólnie niespecjalnie przepadam za bronią, ale to strzelanie sportowe jest czymś ciekawym, czymś nowym i taką trochę odskocznią, właśnie wyciszeniem się. Jest po prostu ciekawe, wyzwanie, samemu sobie można to postawić, po prostu wyzwanie. Można powiedzieć, odbicie się od szarej rzeczywistości, czyli można uciec od dnia codziennego i tych jego problemów. Ja preferuję karabin, choć jedno i drugie dla mnie nie jest obce. Tutaj jestem pierwszy raz, właśnie z czystej ciekawości przyjechałem zobaczyć, jak wygląda strzelnica. Powiem szczerze, rewelacja. Świetne warunki, świetnie zorganizowana strzelnica, a przede wszystkim obsługa, to jest ważne. No i przede wszystkim bezpieczeństwo, jakie tutaj bywa, jest na wysokim poziomie. Myślę, że nagrodą dla wszystkich zawodników jest sama możliwość wzięcia udziału w tej rywalizacji, bo nawet jeżeli ktoś strzela cały rok w jakiejś sekcji czy dorywczo, to, że może zmierzyć się ze swoim stresem, to jest dla niego największą nagrodą, kiedy może się od nowa zdefiniować, zobaczyć, na czym ma popracować. Oczywiście Ośrodek Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze przygotował nagrody, są to nagrody finansowe. Przy dobrej koincydencji można wyjechać z 500 zł, bo to są za pierwsze miejsce po 150 zł. Konkurencje, w których strzelają zawodnicy, to jest pistolet pneumatyczny, karabinek pneumatyczny oraz miks, w którym wystawiana jest drużyna, dwóch zawodników pistolet, jeden karabinek. Więc jeżeli ktoś zawiązał drużynę i jest naprawdę dobry, to rzeczywiście może na solidny obiad zabrać na przykład na twierdzę swoją ekipę. W czasie zawodów wyłonieni zostali najlepsi strzelcy spośród kobiet i mężczyzn. Wielkie brawa dla Anny Stanek z gminnej sekcji strzeleckiej, która została najlepszą strzelczynią. Gratulujemy wszystkim zawodnikom udziału w turnieju i zapraszamy do kolejnych edycji, ponieważ jak zapowiadają organizatorzy, zawody strzeleckie będą odbywać się cyklicznie, by popularyzować tę dyscyplinę sportu.